EU44, ograniczenie prędkości. Zapraszam. Maszynista nogą przytrzymuje czuwak, lewą ręką kasuje SKP, a teraz przystąpi do procesu hamowania. Musiał zdjąć prędkość, czyli nastawnik jazdy na zero. Teraz widzimy, ustawił rączkę hamulca zespolonego w położenie hamowania służbowego. Jednocześnie z rączką hamulca zespolonego sprzężona jest również rączka hamulca elektrodynamicznego, czyli intensywność hamowania teraz jest bardzo duża. Tak reguluje prędkość właśnie, dojeżdżając do tego zwolnienia. Musi mieć prędkość do 60 km na godzinę. I nasz pociąg zbliża się do wskaźnika W14, ten pomarańczowy. Początku i tutaj widzimy końca ograniczenia prędkości do 60 km na godzinę w tym przypadku. I dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne filmy. Realizacja Ryszard Maj. Przekazanie z robot 29 na bilo. Koniec. Pozdrawiam cię.